Dobranych ze skórki pomidorów, jednego pozostawiamy, resztę kroimy na ćwiartki i wycinamy resztę szypułek. Jeżeli ktoś nie lubi pestek, możemy też wyciąć gniazda nasienne. Opaloną i obraną ze skórki paprykę rozkrawamy, pozbywamy się gniazd nasiennych, zostawiamy około 1 trzeciej, resztę kroimy w drobne kawałki. Ogórek obieramy ze skórki, połowę zostawiamy, a drugą połówkę ścieramy wprost do blendera lub melaksera. Następnie ścieramy jedną niedużą cebulę, dodajemy pocięte pomidory, paprykę, wlewamy ocet winny, oliwę z oliwek, przepuszczony przez praskę czosnek, doprawiamy według uznania solą i pieprzem. Następnie wszystko miksujemy. Wszystko przelewamy do miski i wstawiamy do lodówki na około godzinę. Resztę warzyw wkroimy w niedużą kostkę. Bułkę kroimy w średnią kostkę. Na patelni rozgrzewamy oliwę z oliwek. Dodajemy przepuszczony przez praskę czosnek. Następnie dodajemy grzanki i rumienimy. Po 3-4 minutach grzanki są już gotowe. Schłodzone gazpacho wlewamy do głębokiego talerzyka lub miseczki. Dodajemy wcześniej pocięte warzywa. Posypujemy wszystko natką pietruszki. I gotowe. Smacznego!